Znaczy, Tofik jest już po śniadanku. Teraz chwilę sobie tutaj poleżymy, a potem pójdziemy na jakiś długi spacer. I na tym długim spacerze wypróbujemy nową aplikację. Mianowicie aplikację... Ding Dog, czy jakoś tak? Temu trochę zbyt zaokrągliło te lata, bo czterech to nasz nie ma. Ogólnie aplikacja polega na tym, że mamy tutaj mapki i po prostu mierzy nam trasę spaceru z psem. Są tutaj też takie rzeczy jak na przykład karta zdrowia. Możemy sobie zapisać szczepienia, żeby nam przypominało o szczepieniach. Oraz informacje o psie. Dla mnie jednak najważniejsze, to właśnie chciałam, żeby nam mierzyło czas i dystans spacerów. Potem tutaj mamy takie jak dzień, tygodniowe, miesięczne i wszystkie razem. I myślę, że bardzo fajna aplikacja, że nam się sprawdzi. Zrobiłam też zamówienie na tej stronie Zooplus, więc w tym tygodniu spodziewajcie się holu zakupowego z Zooplusa oraz pójdziemy jeszcze do zwykłego zoologicznego, więc będą jeszcze dwa hole zakupowe w najbliższym czasie. I my dzisiaj znowu przyszliśmy nad jeziorko, tym razem w trochę inne miejsce. Tutaj się już rozłożyłam. Rzeczy wzięliśmy praktycznie te same, może inne smaczki. I Tofik! Chodź. I woda jest nawet ciepła. Co? Pływamy? Tofik, pływasz? Czy nie? Break down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Just say hi or whatever.
Do you have a roadmap that I can try? 'Cause I think I just got lost in your eyes. I have to tell you, I really want to. Whenever I look in your eyes, I won't make the same mistake twice. I'm ready to shake up and break the Amazing.